Nami. Tak jest. Proszę Państwa, kolejna odsłona. Znowu Polmos. Siedlce, likier czekoladowy. Połączenie czekolady Wedla, którą wszyscy znamy i kochamy. I połączenie wódki Chopin, która kiedyś była bardzo dobra. Ostatnio piłem, nie do końca mi smakowała tak jak powinna. Aha, wstrząsnąć przed użyciem. Czyli trzeba wstrząsnąć dokładnie. No, jest tam coś? Jest. No ale. Nie no to. No kolor. Jak najbardziej taki czekoladowy, gęsty, bo ma być likier. W zapachu bardzo ładna czekolada, bardzo przyjemna. No tylko mnie zastanawia jedno, jak rozumiem, to jest czekolada plus wódka. Nie ma tutaj śmietany, tak? Zawiera mleko i soję. Mleko i zawiera, tak? Tak, zawiera. Czyli to nie jest, że wzięli czekoladę, no wymieszali z wódką, tylko jest też coś mlecznego. Wódki tak? Wytwarzane jest z żyta i najwyższej jakości czekolady. Tyle jest napisane tutaj z tyłu, 18%. Jakie to jest? Nie no. A nie piłeś jeszcze, czy piłeś? Nie no, piłem, no to jest miód malina, no. To smakuje jak czekoladki. Ewidentnie jak czekoladki. To są pralinki, takie typowe. Takie fantazyjne opakowania pakowane. Jakbyś miał czekoladkę z wódką i przejść z buzi, to smakuje podobnie. Tak jest, identycznie. To smakuje identycznie, więc nie została odkryta ponownie Ameryka. Jest napój bardzo dobry. No cenowo, tak jak mówiłeś, że to kosztuje troszeczkę drożej. No około 40 zł. No, a to jest jednak tylko pół litra i tylko 18%. No ale to jest bardzo dobre dla pań, do lodów, do wszystkiego, tak? Tak. Ja myślę, że bardziej właśnie do lodów, do deserów, niż do takiego picia, bo to jest troszeczkę, to troszeczkę przypomina tutaj adwokata, jeśli chodzi o gęstość. Jest dość gęste. To w ogóle jest jako konkurencja dla Baileysa, tak? Ale Baileygo może więcej wypić. No tego, no wybić taką butelkę, to tak nie dało, ja bym wypił. Nie wiem, ja kiedyś piłem świętej pamięci, to się nazywało. Była seria, to nie był adwokat, tam było chyba Saba, Orient, kojarzysz? No były. No. No to już wieki temu. No wieki temu. I takie coś, to, no to byłem w stanie wypić pół butelki, bo się nie dało. To było jajeczne. To było tak. Adwokat z kawą, tak. Saba. Tak, i było bardzo dobre, bardzo smaczne, ciekawe. To też jest smaczne, ale tak mówię, przypomina czekoladki. Niemniej jednak, jeżeli mamy stawiać, wybierać między likierami, no to likier czekoladowy przebija ten wynalazek, bo ten wynalazek no, nie jest ani likierem, ani nie wiadomo czym. Nie jest dobry. No tak, tylko że ja mam pytanie takie, czy jeżeli to kosztuje 40 zł, a mamy finezę z łańcucha, to kosztuje 14 zł. Fineza będzie lepsza od tego. Czy 4 razy, tak. To jest 3 razy droższe, tak? Tak. I to jest droższe tylko dlatego, bo zawiera wódkę Chopin i czekoladę Wedel. Czekoladę Wedel. A finezja bierze prawdopodobnie inną czekoladę, ale finezja jest bardzo dobra jako likier, bo to ma się sprawdzać. Wypić kieliszek, dwa, gdzieś tam do jakichś ciast, polać ewentualnie jakieś lody i na tym się kończy. To znaczy, to jest bardziej czekoladowe i takie esencjonalne niż finezja. Finezja jest bardziej na tej śmietankowej, nie? No bo to ma być likier czekoladowy. Baczewski robił coś tam, wódkę czekoladową. 30% miała. Jak się odsiedział troszkę, zobaczymy, jak on, czy on się zmienił bardziej. Ja sobie wrócę do krzeskiej. Tak, tam się nie nagrało z krzeską, więc może powiedzieć. Mnie osobiście krzeska nie smakowała. Krzeska jest zbyt piekąca. Jeżeli my chcemy robić wódkę albo likier ziołowy, musimy postawić na trzy podstawowe filary. Pierwszy filar to ma być gorzkie, to ma być piekące, to ma być aromatyczne. To jest podstawowa zasada i to ma być harmonia. Słodycz ma troszeczkę niwelować pewne zbyt ostre elementy każdej z tych dróg. Tutaj to jest faktycznie piekące, tak? To jest piekące, to jest za bardzo piekące. Tutaj na przykład wypadałoby, żeby to było, nie wiem, może posłodzone. Może dodatek nie tyle słodyczy
z cukru czy z syropu, ale dodatek słodyczy z jakichś ziół, na przykład zanyżu. Żeby to było troszeczkę słodkie naturalnie. Może Lukrecji tu brakuje. Czegoś tu brakuje po prostu. Nie jest... A to jest pralinka. To jest ewidentna pralinka. To jest bardzo fajne. Ale... No ale no, to jedną butelkę można kupić, tak? Tak. A potem można kupować finezję z łańcuchem. Na przykład. Siedlce też to był taki odpowiedni. No ale w ogóle Polacy nie...